Słuchajcie, tu Adam Proszczyk. Jesteśmy na Obywatelskiej. Tutaj widać Dolinę Gęśnika i chciałem pokazać, jak na Obywatelskiej fajnie wygląda brak ogłady w projektowaniu tego miasta, albo raczej jego nieprojektowaniu. Zapraszam na małą przejażdżkę. I tak, tutaj mamy jedno zejście do Doliny. Jest ładny teren bez wyciętych drzew. Mam nadzieję, że nic to nie powstanie. No i tutaj jedna część Obywatelskiej ma zejście prosto do parku. No to jest tak stromo i ciasno, że musiał skakać, żeby to wyrobić. Ale patrzcie, tu jest kawałek chodnika i wszystko jest zestawione samochodami. Po prostu tutaj widać na tych dwóch osiedlach, że te domy stoją tutaj za gęsto. Po prostu mieszkańcy nie mają gdzie stawiać swoich samochodów. I zobaczcie, samochody stoją wszędzie. Tutaj jest straszny problem z parkowaniem. I tutaj nie dość, że jest gęsto. Tak, dojeżdżamy. Tutaj się kończy jedno osiedle i zaczyna drugie. I zobaczcie, tutaj jest taki jakby pas demarkacyjny. Z dołu go będzie lepiej widać. A przejście pomiędzy tymi dwoma osiedlami to jest ta wąska ścieżka. I poza tym nie ma nic. Widzicie, to są wyjazdy z parkingów. A dalej przez ten długi ciąg no nie ma praktycznie żadnego przejścia. Tutaj coś by mogło być, ale to jest niewykorzystane. No bo pewnie jedni by przyjeżdżali drugim parkować samochody, jakby było wolne. Ale teraz pokażę Wam, jak wygląda dla tego osiedla zejście na dół. No technicznie to już jest Dolina Gęśnika. Fajna jeszcze dzika ścieżka. I niestety ta dzika ścieżka zostanie przekształcona w cywilizowane zejście betonowe. No bo tak wygrali ci ludzie w budżecie obywatelskim. No, ale to już jest ingerencja w samą Dolinę Gęśnika, bo tam jest u góry widać płot i to osiedle się tam kończy. Tylko nie wiem, czy budżet obywatelski brał pod uwagę, zaraz dojedziemy kawałek dalej, nie wiem, czy budżet obywatelski brał pod uwagę to, że tu na ulicy Ludowej jest właśnie budowana poszerzona droga i będzie wygodne zejście. Także szkoda, dla mnie szkoda tamtej fajnej ścieżki między drzewami. I nie wiem, czy te dwie budowy były ze sobą skoordynowane. No bo tutaj już będzie wygodne zejście, więc po co budować tamto? No ale tak działa budżet obywatelski. Tak więc to chciałem pokazać. Dzięki za uwagę.